Moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Rybki, a dzisiaj ponownie znajdujemy się w The Great Ace Attorney Chronicles. Skończyliśmy w tym miejscu ostatnim razem i szczerze mówiąc myślałem przez chwilę, może zacznę teraz wcisnąć tę czwartą opcję, którą teraz mamy dostępną, ale pomyślałem, że w sumie to w nawiązaniu do tej piątej, ta pierwsza też jest całkiem niezła, może tutaj dowiemy się czegoś, co będzie kontradykcją, albo dostaniemy jakiś dowód, który będzie kontradykcją do tej piątej. Cześć, niestety nie zrobiłem sobie nic do picia, więc pewnie Rybki będzie gadał znowu cały odcinek. Mhm. I widzicie, to jest znowu bardzo mocno nawiązane. Mhm. Aha, zobaczymy. To z tym... Gertem czy Igertem Benedictem. Okej. Manzalis ma tutaj prawdę. Ma tutaj rację. Powiem wam tak, on jest bardzo wyrachowany, bardzo spokojny i bardzo dobrze kryje swoje ślady, tak? Póki nie trafimy na coś, co naprawdę mocno go obciąży, póki nie trafimy tę małą szparę, która będzie tą nieścisłością, tak długo on nie ma zamiaru nic mówić, tak? To jest bardzo, bardzo dobrze kryjąca się osoba. Nie ma co się oszukiwać. On bardzo dobrze potrafi tutaj manipulować i używać jakby systemu prawnego w tej grze, który jest pokazany, na swoją korzyść. I tego chciałbym sprawdzić, tę opcję dialogową chciałbym sprawdzić przede wszystkim. To jest ostatnie, co ma tak najwięcej sensu. Poza tym, no, opcja druga, no i wydaje mi się, że opcja trzecia jest na samym końcu, jeśli chodzi o pójście dalej. The most famous detective in the world tells the truth, the whole truth and nothing but the truth. I to jest prawda. Niestety jest tak, że czasami nawet odkrycia naukowe, które są uważane za to jest świetne i na przykład ma bardzo dużą skuteczność, okazuje się, że jednak może nie do końca, tak? Albo są na jakieś gwiazdki, które trzeba było też wpleść w to wszystko. Więc i w tym wypadku on się tutaj bardzo dobrze broni przed tym. He allegedly told the truth, the whole truth, and nothing but what turned out to be a pack of lies. Czy pack of lies, w sumie. Niestety, to nam niczego nie dało nowego. Dobra, dwójka. Jedynie to jeszcze ma sens. Trzecia opcja dialogowa jest najmniej sensowną, jeśli chodzi o ilość informacji, którą moglibyśmy z niej uzyskać. No i zobaczcie, już go tak bardzo nie boi rączka znowu, prawda? Oczywiście. No i jesteśmy troszeczkę w tyłku, te wszystkie mam wrażenie. Czy on ma jakiś dowód na to, że... Albo czy... O właśnie, dobra, Linus za to zapytał. Może czegoś dowodni, no ale ciężko będzie nam cokolwiek udowodnić, tak? Tylko niemu. To nie jest to, że on ma udowodnić swoją niewinność, kiedy my nie mamy żadnego dowodu winy jeszcze tak do końca, oprócz tego założenia, które nie jest przyjmowane za założenie. I
to jest to, co Van Zyks, przy czym ma Van Zyks rację. Niestety nie mamy tutaj odpowiednich podstaw, żeby dokładać, że może kłamać, tak? Oprócz tej krwi, która mówię, nie jest przyjęta jako dowód. Nie, Van Zyks ma rację, niestety. Jak on się porusza, że ta ręka mu jeszcze nie odpadła, no. Send Victor Wiggle. Wiggle. Czekajcie, jak to było? Wiggle. Nie, to nie to. Nieważne, pomierzałem właśnie dwie piosenki. Kurde, nie jestem powiem wam, że nie wiem, co mam tutaj zrobić. To bardzo. Redemption ticket. No, box. Czy może... O, wiem, dobra. Może to. Zaryzykuję pokazanie tego. Prawdopodobnie się pomylę. W ogóle HP nam wrócił, nie wiem, czy zauważyliście. A2. Trafiłem. Okej, powiem szczerze, że to nie jest tak, że to nie robiło i to nie miało dla mnie żadnego sensu, ale bałem się, że to może być łatwo odbite. Okej, czyli będziemy mogli to udowodnić. Tak, bo to było 2 dni temu. Czyli prawdopodobnie ta rana mu się jeszcze nie zasklepiła. O tym nie pomyślałem aż tak bardzo. Rzeczywiście to była przecież jego krew. Tylko czy on może to odrzucić w takim razie tak samo jak z tą ręką? Okej, okay, jest rzeczywiście to wspomniane a propos tego ramienia. Teoretycznie on może to odrzucić i wtedy bylibyśmy w dupie i niestety to są czasami problemy systemów prawnych, że pozwalają na niektóre takie rzeczy, które się wydarzały i no widzicie, kończy to tak, a nie inaczej, nie? Ale w tym wypadku wychodzi na to, iż on chyba się jednak dał ponieść i nie odrzucić tego. Bo gdyby odrzucił, bylibyśmy w dead endzie, to by się źle skończyło dla Jeany. Patrząc na ten system, który jest tutaj przedstawiony. Nie dalibyśmy rady jej wyratować. Natomiast no, on się dał tutaj ponieść emocjom i... Dzięki temu będziemy w stanie jednak popchnąć dalej. Ale on jest niesamowicie wyrachowany, niesamowicie spokojny. Ma wręcz chorą kalkulację. Mówię... Powiedziałbym, że to są zapędy pewnego rodzaju socjopatyczne. Czy sugerują to jakąś socjopatię z jego strony. Ta obojętność, właśnie brak emocji praktycznie, czy bardzo niewielki brak emocji, czy pokazywanie ich w bardzo, bardzo właśnie taki znowu pusty, mało emocjonalny sposób, bardziej gesty dla gestów trochę, taki symboliczny, ale mówię, obojętny.
Ja jestem ciekaw, co właśnie na nim nadal zapisane. To jest coś, co mi tam gdzieś siedziało w głowie. Może on nam teraz powie. Okej, mamy drugi witness testimony. Tu ma trochę racji, tak? Chodzi mi o to, że ma trochę racji z tym, że no nie miał przez to powodu, teoretycznie nie miał przez to żadnego motywu, żeby się tam dostawać do tego Lombardu, prawda? Okej, wychodzi na to, że byli znajomymi. On i Magilde, przepraszam. Okej. Wydaje mi się, że to będzie dużo łatwiejsze do udowodnienia, że to nie było jego w ogóle. Że nie on to odłożył i jemu nie został skradziony ten bilet, znaczy ten bilet, ten kwit, prawda? Okej, dużo cross-examination tutaj leci, ale no jestem ciekaw, tak? Mówię, jestem ciekaw. Damy coś z tego zrobić. Wydaje mi się, że to jest rzecz, którą już mogę nacisnąć mocno. No i czemu czy tam coś więcej da, tak? Okej, no tutaj chciałem powiedzieć, że to co najmniej dziwnie brzmi, że tak leci z oskarżeniami Rinowska bardzo ostro. I niestety nic to nie dało sensownego. Ej, co? Sprawdzę to. Wydaje mi się, że ten musi Gregson aktywować mimo wszystko. Zaryzykuję tę opcję. Aha, zobaczcie. Apparently the police are collecting anything that has a connection to McGilded, to Mr. McGilded as evidence. I chyba wychodzi na to, że to może nie do końca jest dowód, że to jako dowód jest użyte, tylko jako coś innego. Proszę bardzo, widzicie, mówię, że się aktywuje ten Gregson. Mam takie wrażenie. Jestem ciekaw, co z tego wyniknie. Wychodzi na to, że... Tylko pytanie, czy oni mogliby to odrzucić, w sensie, mógłby nam Van Zijks powiedzieć, ej, nie możesz o to pytać, bo to w sumie nie tyczy się sprawy do końca? Nie wiem, ciężko im powiedzieć. I ten Van Zijs, który ma w ogóle... jaka szkoda, że Gilded umarł, prawda? No cóż.
Oj, proszę bardzo, tutaj coś chyba... Chyba Van Zyx tutaj powie więcej niż powinien i to już nie pierwszy raz. Okej, okay. Bardzo, bardzo, bardzo tej Van Zyx leci prywatnie, tak naprawdę. Gdyby nie jego prywata i nie jego pytania, które on, znaczy, przepraszam, te zdania, które on wypowiada, prawdopodobnie nie mielibyśmy możliwości, aby Gregson nam powiedział coś więcej. Bez pozwolenia Strongharta nie mamy szans na to, aby dostać od niego więcej informacji. No nic. Dobra. To jest pewnie coś, co sędzia tej wie, bo prawda, sędzia rozmawiał. Właśnie. Sędzia z nim rozmawiał podczas tej przerwy. Well, it would appear that the inspector has revealed all he is at liberty to reveal. Niestety niewiele tej damy rady z tym zrobić. Kurczę, ta tajemnica jest ciekawa. To jest interesujące po prostu. To wiemy. To wiemy. Czyli pierwsza, druga i czwarta opcja już zostały przez... pierwsza, druga i... Tak, i czwarta opcja zostały przez nas sprawdzone. Jak się nie da. Bo pierwszy nie sprawdziłem, ale wydaje mi się, że ją sprawdziłem. Nieważne. Lecimy po prostu dalej. Jeszcze sprawdzę piątą, a potem jeśli nam to nic nie da, to jeszcze raz pierwszą. Akurat w tym wypadku możemy udowodnić coś, tylko kurczę, nie mamy tego za bardzo... Czy będziemy mogli to udowodnić przy pomocy, pamiętacie, tego zdjęcia z tą krwią, z tym śladem krwi? Bo samo to, że jest tam krew, już jest wystarczające, tak? Więc co? Zaryzykuję tutaj. Nie, to nie będzie to. Niestety... Kurde bele. Liczę na to, że pamiętacie, na tej krwi była... Znaczy na tej krwi, na tym płaszczu, na tej kurtce... płaszcz jest lepszym słowem. Była krew i to mnie zastanawiało, czy nie będzie dobrym dowodem. Niestety nie, no straciłem HP, trudno, życie. Okej. To jest co najmniej dziwne, nie wiem dlaczego... Nie wiem dlaczego tutaj w ogóle Rinosko użył tego argumentu, było bez sensu. Czyli coś tutaj sugeruje. Żebyśmy jednak użyli odpowiedniej rzeczy, tylko pytanie czego? Może chodzi o ten Redemption Ticket? Może?
Chyba tak, wiecie co, bo on chyba mówił, że on jemu został ukradziony i zaraz potem pobiegł za nią, a my wiemy, że jakby jaka była data jakby złożenia tego przedmiotu. Więc wydaje mi się, że to może być odpowiednią rzeczą, tak? Dobra, zobaczmy. The redemption ticket was stolen from me by accused that filled the gathering on the day in question. I proceed at once. I shall be honored to explain my situation and redeem my article. Wydaje mi się, że w tym miejscu powinien zaprezentować to. Źle kliknąłem, przepraszam. Zobaczmy. Nie. Okej. Jeszcze jedna rzecz, która chyba mi została, to nie do tej wypowiedzi. Wróćmy. Przeklikałem się za szybko. Police were obviously after anything left behind by McGlady as well. That's why Inspector Gerson blah blah blah. Okej. Wiemy. To wiemy, dobra. Ale w którym miejscu w takim razie muszę? Może tutaj jeszcze? Dobra, więc co? Będę próbował trochę na ślepo teraz. Wydaje mi się, że dobra, no spróbujmy może to. Teraz, w tym miejscu. Chyba, że mam coś jeszcze. Ale nie wydaje mi się, żeby cokolwiek więcej nam tutaj mogło coś powiedzieć, tak? Zobaczmy, czy to może te notatki. A tutaj chyba nic niespecjalnego właśnie nie ma. Nie, tutaj nic nie ma, dobra. Spróbujmy teraz. Nie. Okej, no to jeszcze jedna opcja mi została, czyli użycie tego przy drugiej kwestii dialogowej. I to jest jedyne, co mi zostaje w głowie, tak? Dobrze, mówię przy drugiej chyba. Teraz może? Nie. Nie mam bladego pojęcia w takim razie. Muszę przyznać, że nie mam bladego pojęcia. Więc co, ja bym sobie wczytał. Z całym szacunkiem, ja sobie wczytam. Czy my coś o to pytaliśmy? Wydaje mi się, że tak. Nie, o. Okej. Dobra, czy się pomyliłem, myślę, że już wszystko sprawdziliśmy. Zobaczmy, co powie o tym dysku w takim razie i jakim cudem on miałby do niego należeć, według jego słów. Okej. Okej. To jest w ogóle to nie jest perjury, tylko perjury. Okej. Ja to w ogóle źle, teraz mnie tak naszło. Kurczę, czy ty? Ja coś źle przeczytałem. Tak, to nie jest perjury, tylko perjury. Czyli krzywoprzysięstwo, tak? Nie, lipki jego angielski jak zwykle, tak? Zamiana literek. Nie wiem, dlaczego perjury. Może od prejudging, tak? Mi się wzięło. Niemniej. Let's leave it alone for time being, okej.
Nie wiem, co, spróbuję mu to zaprezentować. Jeszcze raz, teraz, nie, okej. Okay. Żeby sobie po prostu czytać tego save'a, bo nie widzę sensu absolutnie. Nie wiem, co możemy dokładnie tutaj pokazać coś więcej. Dobra. Tak, dziękujemy. Koniec. W takim razie zrobimy sobie szybki load. A w którym momencie będziemy teraz tego wszystkiego? Nie zwróciłem uwagi na godzinę. Która tam była godzina? Tu, czekajcie, load. Okej, to było jakieś 8-9 minut temu. Zanim jeszcze zacząłem pokazywać cokolwiek, więc... Jeszcze raz będziemy musieli chyba przejść przez ten pierwszy, w sensie jeszcze raz przycisnę ten pierwszy, na wszelki wypadek. Tę pierwszą rzecz, ponieważ tutaj jak widzicie jeszcze nie... A nie, już jest jakby zaliczone, jakbyśmy przez to przeszli. O, proszę bardzo. Okej, dobra, co jest ciekawe. Czyli gra zapamiętuje, że przeszliśmy przez daną rzecz, pomimo że wczytaliśmy save'a z poprzedniego czasu. To jest bardzo fajne udogodnienie. Nie wiem, jak to zrobione jest do końca, ale... Ale moim zdaniem bardzo, bardzo dobra rzecz, tak? Moim zdaniem to jest bardzo dobra rzecz, bo dzięki temu nie musimy, jak widzicie, tyle tam siedzieć w tym jednym fragmencie. Czy mogę coś jeszcze mu pokazać? Czy jest coś, co rzeczywiście mi tutaj... Jest coś, co jeszcze mi mogło tutaj pomóc. Dobra, moi drodzy, powiem wam tak. Ja poddałem się w pewnym momencie. Miałem dość. Stwierdziłem, ok, użyję internetu. I powiem wam, że to, czego nie pamiętałem totalnie, to kwestia tego tutaj. Tegoż kwitu. Okazuje się, że... że to pudełko, myślałem, że on leżał, nie wiem dlaczego, cały czas siedziało mi w głowie, że to było pudełko Sherlocka i że to była ta wielka skrzynia. Nie, to było pudełko przecież zostawione przez McGildeda. I tu właśnie o to chodzi, tak? I właśnie to muszę tutaj przedstawić. Jak się nie mylę. Tak jest. O Jezu. Zapomniałem o tym. I powiem wam, że przeszukałem te przedmioty i sprawdziłem nawet, to zdjęcie jeszcze, i to zdjęcie kota, i to, co było z tyłu, a propos tego pudełka, ale tam nic nie wspomniało na nowo, że to było McGildeda, i o tym zapomniałem. Więc to jest moja wina, ja nie przeczyłem temu w ogóle, ale to sfrustrowałem się głupotą swoją w tym wypadku. To jest jeden z tych momentów, kiedy totalnie zapomniałem o jakiejś błahostce, która się okazuje jednak bardzo ważną rzeczą, tak? Okej, teraz to odbijemy właśnie tym, że pudełko należało do McGildeda, prawda? Podoba mi się to, że Rynoska użył jego broni, tak? Każdy kij ma dwa końce. Sorry my learned friend, but that's not true. Pięknie. Podoba mi się to. To jest dobra riposta. Zapomniałem o tym, że to pudełko było jego. I teraz, wiecie, dopiero jak to przeczytałem, to miałem takie... Ej, rzeczywiście, no tak, przecież my grzebaliśmy za tym pudełkiem w całym sklepie. Ale totalnie mi to wypadło z głowy. Muszę przyznać. Zupełnie o tym zapomniałem. I no niestety, mówię. Gdzieś, nie wiem dlaczego, obsudrało mi się, że to jest ta czerwone pudło, ta czerwona skrzynia, ale nie, to było dużo mniejsze pudełko z tego, co wiemy. I przynajmniej wiemy już teraz, co zniknęło w tamtej nocy w takim wypadku. Przynajmniej teoretycznie, prawda? Chyba, że nie zniknęło, bo nie mogliśmy tego nigdzie znaleźć. Ja pytanie, czy zostało sprzedane, czy oni to właśnie ukradli wtedy.
To jest dosyć dobry argument. No i ciężko tutaj z nim mu zaprzeczyć. To by nie pasowało, ale on wejść i kupić, tak? Ale pamiętacie, on mówił o dyskach, więc może w tym pudełku był drugi dysk. Kto wie. I to też wiemy, że to pudełko nie zostało zabrane rzeczywiście. Mówiłem, że wcześniej policja stwierdziła, że niczego nie ukradziono. Chyba w oparciu o te właśnie, o te zdjęcia. Ale pamiętajcie, że zdjęcia są tylko z głównej części, więc możemy spróbować odbić, że tamto pudełko nadal mogło znajdować się jeszcze w składziku, prawda? Lub mogło się to znajdować gdzieś, gdzie kamera nie widziała, prawda? To też się by zgadzało. Znaczy, byłaby taka szansa na to. Wiecie, to był 13. Chwileczkę. Czy ja właśnie pomyliłem też daty? Aha, bo to jest piątka, nie trójka. Ojej. U góry to jest piątka, nie trójka, zobaczcie. I to jest drugi błąd, który popełniłem, tak? Bo tutaj mamy 13, a to był 15. I nie wiem, i widzicie, też powiedziałem, że Sherlock zdepozytował to pudełko. Chyba na nagraniu jest to pokazane, że ja się totalnie zafiksowałem na tym, że to było Sherlocka, a nie tego gościa. I no cóż, znaczy nie tego gościa, nie McGildeda. I stąd ten mój błąd wynika, niestety. Okej. I mamy w tym momencie dwa zdjęcia. Kurczę, muszę je porównać, bo nie wiem, czy jest rzeczywiście różnica. Zobaczmy. A, czyli będzie trzeba pewnie znowu użyć tego śmiesznego... tej śmiesznej rzeczy. Pozwólcie, że ja spróbuję jeszcze sam na własne oczy spojrzeć i może zauważyć, czy jest jakaś różnica pomiędzy nimi. Bez skrzyżowania, prawda, wzroku. Mówię, to mnie boli po prostu. Ale będąc szczerym, i w tym wypadku nie widzę niestety różnicy. Dobra, okej, zobaczymy, może nam to coś pokaże, tak jak to wrzucimy w ten stereoskop, albo jak ktoś znowu, wiecie, zrobi te śmieszne oczy, tak? Okej, ale to, że jest dokładnie ta sama ilość pokazana na obu, nie oznacza, że nie wiem, że na przykład przedmiot to pudełko nie było gdzieś za czymś, prawda, albo coś tego typu. Chciałbym jeszcze spróbować to wrzucić, jak mówię, stereoskop. Albo, no nie wiem, dać komuś, żeby skrzyżował oczy, prawda? Znaczy nie wiem, jak to nazwać. Krzyżować oczy. No właśnie, widzicie, tutaj nam bardzo dobrze odpowiada od razu Iris. To jest to, o czym ja sam mówiłem.
zobaczmy, coś tam różni, albo czekajcie, a mogę w sumie, czy to będzie w Cold Recall już teraz, czy jeszcze nie? Niestety jeszcze nie ma, więc nie mogę z tego porównać, być side by side. Ja bym to wrzucił. Chciałbym czegoś użyć. Właśnie, widzicie, tutaj możemy use piece of evidence, a w tym piece of evidence to jest między innymi właśnie ten stereoskop i chciałbym go użyć. No i tutaj musimy po prostu pokazać nasz tok rozumowania, tak? No i to chodzi o stereoskop. I oczywiście trójeczka od razu jest zajarany, prawda? Typowa trójeczka. Dobra. Bierzmy. O, proszę. Coś tam jest. To oznacza. Gdzie to jest, no to widzimy. Chyba zobaczcie, jakbyśmy tego nie użyli, to byłoby nam ciężej, prawda? To musielibyśmy pokazać to na pełnym, jakby niezablurowanym tym obiekcie. A tutaj mamy to bez problemu do pokazania. Jeśli użyliśmy właśnie stereoskopu, jeśli poszliśmy drugą drogą, to jest taki fajny, taki lekki branching, ale nadal daje niewiele. Dobra. A zobaczmy, co z tego wyjdzie. Czy ja mogę już teraz je zobaczyć w Core Record, czy jeszcze nie bardzo? Nadal nie mogę, okej, szkoda. Chciałem zobaczyć, gdzie to pudło było. A, rzeczywiście ono... O nie! Ja je przeoczyłem? Przecież to jest widać jak jasny... No nie. Ej, nie. Jakby... Jakim cudem ja tego nie widzę czasami? I się autentycznie zastanawiam, jakim cudem ja tego nie widzę, po czym mam takie... Przecież to jest przesunięte oka... To nawet nie jest takie lekkie przesunięcie, jak było na tam przednim zdjęciu, tylko tutaj mamy kawał drogi z jednej części szafki na drugą. Trójeczkę zaraz zajarany wyskoczy, zobaczycie. Okej, nie, dobra, okej, muszę w końcu tego użyć, to będzie na miniaturkę tym razem. Wcześniej była Iris, teraz będzie sędzia. Zaskoczony Mikołaj.jpg. Przepraszam, ale ja w ogóle powinienem kończyć, bo mam 50 minut odcinka. Znaczy, będzie to wycięte chwilowo, ale w sensie ten fragment, gdzie próbowałem, więc pewnie 45-50 finalnie nam wyjdzie. Natomiast no, jest to długi odcinek, powinienem powoli kończyć. No i to jest trochę prawda, Van Zijs ma rację, że to jest troszkę guesswork. It changes everything. Bo jeśli zostało poruszone, to znaczy, że coś mogło zostać z niego wyciągnięte, prawda? Pamiętajmy, że to jest pudełko. Ono coś mogło zawierać. Aha, Graydon się nieco zaczyna cierpliwić, czy irytować. O! Czyżby tym razem nam... mieli to przynieść? Bardzo mądrze, że tutaj sędzia się włączył i nie zgodził z Van Zijsem. Zostanie ono przyniesione, okej, tylko pytanie, czy znowu będzie przerwa w rozprawie, na to by wychodziło. To będzie od razu taki timeskip zrobiony, bez dodatkowej przerwy.
Okej, okay, będzie przerwa. Ja idzie ponownie. Van Zijk znowu pluje na sędziego, typowe. A, small screen, okej, okay, dobre nawiązanie do poprzedniej sytuacji sprzed 2 miesięcy, prawda? Powiem szczerze, że to, że coś nie ma jakiejś takiej wartości w kontekście finansowym, nie oznacza, że nie mogło być tam coś cennego, co będzie w innym kontekście ważne i warte kradzieży. Chyba, że mówią tutaj o wartości w kwestii tego, ile wzięto za zastaw tej rzeczy danej, tak? Ile wynosiła pożyczka, w cudzysłowie, z Lombardu. Dobra, zobaczymy, co damy tutaj zrobić, czy coś się stanie. Czyżbyśmy mieli zaraz znowu kolejną... To jest chyba czwarty kieliszek już przy tej rozprawie? Jak się nie mylę? Okej, jakie mają znaczenie te rzeczy? Ja nie będę potrzebował tego dżiny już, żeby to przedstawić. Właśnie, to jest to, o czym mówię. To Gina w końcu będzie musiała wyjść i przyznać się, że kłamała. No właśnie, to jest druga rzecz, że my będziemy musieli udowodnić swoje błędy. Ale chyba lepiej, żeby poszła do więzienia, czy została obciążona finansowo, niż żeby poszła wisieć, tak? Czy została ścięta, czy jakiekolwiek tam były inne formy kary śmierci w tamtych czasach. Właśnie on sobie mógł wiedzieć, tak? Zresztą innego powodu by go, prawda, nie skazał na śmierć. W cudzysłowie nie spaliłby go, niż mając pewność, że on to zrobił. I wydaje mi się, że to będzie bardzo dobra rzeczywiście. Oczywiście opcja. To jest jedyne, co możemy w tym momencie zrobić, żeby... Tylko pytanie, czy oni nam po tym uwierzą, tak? Jeśli, patrzcie, my zrobiliśmy błąd, tak? A Gina kłamała. Równie dobrze mogłaby zmyślić tę historyjkę, prawda? No to jest niestety nasz problem. Jest tutaj bardzo dużo takich rzeczy, o których musimy myśleć. To jest druga rzecz też, o której właśnie mówiłem przed chwilą. To może bardzo, bardzo obniżyć i naszą reputację, i jej wiarygodność. Ale jedyną rzeczą, którą możemy teraz zrobić, żeby jeszcze uratować Ginę, to jest to, aby prosić ją, by zeznała. I
sensownie to Arduino, no, powiedział, żeby nie wskazać na to, że ona jest, że ona rzeczywiście dopuściła się krzywego przysięstwa, tak? Aha, Van Zyx chyba załapał, że... Chyba Van Zyx wiedział więcej cały czas i po prostu on nas testuje tutaj często. Ja ci nie wytłumaczył, po prostu powiedział sędziemu, że ja przyjmuję tę propozycję i lecimy z tym. Okej. Okay. Moi drodzy, w takim razie ja w tym miejscu zapiszę, bo mam prawie godzinę. Znaczy ja mam prawie godzinę grania. Dziękuję bardzo za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie suba, dajcie lajka, pamiętajcie Discord, albo zostańcie patronami na Patronite, gdyż każda złotówka liczy się do rozwoju kanału. I w kolejnym odcinku zobaczymy, co powie nam Gina i czy to pudełko, co było w pudełku, dowiemy się pewnie, co było w pudełku, co powie nam Gina, ile damy rady z niej wydusić i jaki to będzie miało wpływ na całą sprawę. Wydaje mi się, że potem, jak ona przyzna się do wszystkiego, nie będziemy mieli cross-examination, bo jakby my już wiemy, co mamy wiedzieć, natomiast będziemy musieli przekonać jury, tak mi się wydaje, jury, czyli te ławy przysięgłych. Wydaje mi się, że to będzie nasz kolejny krok, kolejna rzecz, którą będziemy musieli zrobić. A tymczasem dziękuję wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia. Do następnego już jutro, mam nadzieję, i na razie.